No właśnie ja powiem szczerze, od początku, kiedy się pojawiła ta informacja, że single to są ludzie samotni z wyboru, nie bardzo w to wierzyłam. Tak? Tak. A pan wierzył? Ja nie wiem, ja jakoś myślę, bo to ciężko tak za kogoś powiedzieć w ogóle, że się wie, jak to jest. No to może nie tyle nie wierzyłam, co dziwiłam się temu bardzo, ponieważ wydaje mi się, że każdy ma właśnie taką potrzebę nie być samym. Owszem, jest taki moment w życiu i wydaje mi się, to jest bardzo przydatne, gdy nawet jest wskazane, żebyśmy byli sami. To jest po rozpadzie jakiegoś związku, czy po rozpadzie jakiejś ważnej dla nas relacji. To jest ważne rzeczywiście, żeby sobie pewne rzeczy uporządkować, poznać, kim naprawdę jestem, zobaczyć, co jest dla mnie ważne i zbudować siebie na nowo jako osobę, która, gdy spotka następną osobę, nie będzie z niej czerpać i stawiać ją w takiej sytuacji, że ona ma ją uszczęśliwić, tylko ma nabrać tyle sił w sobie, tak się odbudować, że będzie pełnowartościową osobą, a nie jakąś drugą połówką innej osoby, co też jest jakimś mitem dziwnym bardzo, że spotkały się dwie połówki i po prostu idealnie do siebie pasują. Też wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, panie Pawle, że to jest szkodzący mit. I dopiero jak taka osoba się zbuduje na nowo, potrzebuje właśnie do tego samotności, żeby sprawdzić, co dla niej jest ważne, jak się czuje bez tej drugiej osoby i tak dalej, dopiero można budować relacje z drugą osobą na zasadzie mam coś, wiem co mam dużo, mogę się z tobą podzielić i nie chcę, żebyś mnie uszczęśliwiał, tylko jeśli chcesz, to podziel się ze mną tym, co masz. I w tym momencie uważam, że samotność jest bardzo przydatna, ale to nie jest samotność szczęśliwego singla z wyboru. Raczej nikt nie chce być sam i takie twierdzenie, myślę, że kryje się za tym jakaś uraza z raniącego związku i przyświeca temu myśl, nareszcie mam spokój, nareszcie nikt mnie nie rani, nareszcie nikt mnie nie krzywdzi. To chyba dlatego, myślę, powstała ta kultura singli, z której się teraz zresztą mnóstwo ludzi wycofuje, wydaje mi się. Ja w ogóle ja się trochę obawiam w ogóle takich, znaczy, bo z jednej strony to może tak być, tak? Często może tak być, że na przykład nie mamy jakieś zranienie, prawda, jakoś tam je sobie zabliźniamy, jak się pojawia druga osoba, to nam znowu coś rozbabrze, prawda? W związku z tym w jakimś sensie jest mi przyjemnie i miło, kiedy jestem sam, prawda? Bo mi to jakoś nic nie psuje, tak? Czyli na przykład nie wiem, mogę się zajmować tylko sobą, czyli właściwie tą najważniejszą osobą, jaka jest, prawda? Umieszczać te kolejne fotki gdzieś tam, nie? I nic mi się nie psuje, prawda? No okej, tylko że jest w tym takie niebezpieczeństwo, że właściwie mówimy o pewnej normie, tak? Jeżeli, nie wiem, jeżeli nie masz partnera, no to coś z tobą nie tak, no i teraz właściwie musisz iść i przeprosić, nie? No bo nie masz partnera, czyli właściwie musisz się z tego wyleczyć, tak? Albo wytłumaczyć. Tak, ja myślę, że to jest też takie trochę niebezpieczne, no bo... No bo to przecież może być różnie, tak? To znaczy, no, człowiek też ma prawo do własnych wyborów jakichś takich indywidualnych, nie? I dlatego to jest ciężki temat, nie? Bo myślę sobie, że to trochę tak jest, że czasami jak próbujemy zrozumieć, to też zrozumienie może być mylone z taką próbą ustawienia kogoś, prawda? Że jest jakiś wzór i na przykład najfajniej to by było, jakbyś, nie wiem, miał męża i troje dzieci i stałą pracę, nie? A jak nie masz męża, troje dzieci i stałą pracę i stałej pracy, no to musisz iść na psychoanalizę i zapłacić stówę za sesję i się wyleczyć, nie? To jest niebezpieczne, nie? Myślę, znaczy to do jakiegoś też konformizmu dużego by prowadziło, ale rzeczywiście można analizować to, prawda? Jak to jest z tymi ludźmi, którzy chcą być sami, nie? Znaczy ja powiem szczerze, ja nie wiem, tak? No jakoś nie wiem. Do końca nie wiem.